chcemy zrobić aplikację, która rozwiązuje problem komunikacji grafika z klientem. Znaczy, przeważnie u nas to wygląda tak, że wysyłana jest masa maili, masa czatów na temat jakichś designów, które są prezentowane i to wszystko nie jest ze sobą połączone. No i chcemy stworzyć takie proste narzędzie, które połączy te elementy w jednym, takie do dokumentowania, do zaznaczenia elementów graficznych na zdjęciach. I bardzo to jest to koszty. No i mam taki cel, żeby to zrobić do końca tej imprezy. Zaczęliśmy, nie wiem, właściwie trochę wcześniej zaczęliśmy już szkodować, tutaj generalnie to wszystko kończamy. Udostępnimy to dla wszystkich, to jest taką wersję beta. Jeśli będzie jakiś traction, że z tego będą korzystać, no to zaczniemy to rozwijać może dalej. Jeśli nie, to będziemy to sobie wykorzystywać wewnętrznie w ramach firmy. Wszyscy pracujemy w jednej firmie. Tutaj też jednym ze sponsorów Startup Weekendu. Tak, szukamy programistów, to jest jeden z powodów, czemu tutaj jesteśmy. No tutaj jesteśmy głównie po to, żeby się trochę pobawić. Tak? Nie lubimy po prostu podobać. Macie, możecie już coś pokazać? Czy... To jest aplikacja, która nazywa Expo. To jest jakiś ten prosty ekran logowania. Możemy, to wszystko stoi na pędzinie. Jest to na nasza technologia Lila. Po zalogowaniu mamy listę projektów. Wybieramy sobie, załóżmy, jakiś projekt. Mamy projekt, mamy obrazki w tym projekcie. Możemy sobie je oceniać, możemy je komentować. Możemy wybrać, który obrazek, do którego obrazka wpuszczamy komentarz konkretny. To wszystko działa, jest tyle ciekawe, że to wszystko jest synchronizowane w live. Czyli jak tutaj coś piszę nowego sobie, to na drugim ekranie też mi się pojawia. Więc dzięki temu możemy to prezentować klientowi na bieżąco podczas rozmowy, dawać komentarze, nowe obrazki wrzucać, to wszystko będzie się na żywo pojawiało. No i mamy, tak nie wiem, jedną, drugą projekt już gotową. Zostało nam dużo sterowania, dużo dopracowywania. Nie planujemy to jutro na prezentację odpalić.